Myślę, że mogę nazwać pana, mimo tego, że wiele lat już pan nie mieszka tutaj, Wielkopolaninem. Jak najbardziej, jak najbardziej. Jestem wiernym synem grodu Przemysława. Urodziłem się tutaj w roku 20 września 1929 w klinice doktora Złoleckiego. Witamy zatem rodaka i ziomka. Bardzo się cieszymy. Wiemy, że usłyszymy wiele, a pretekstem do naszego spotkania jest książka, o której za moment usłyszą Państwo więcej. Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Instytutu imienia generała Stefana Grota Lubeckiego z Leszna, który jest współwydawcą tej książki, a także mamy zaszczyt być zaliczani, jak Państwo przed chwilą słyszeliście, do przyjaciół pana redaktora. Co dla nas wszystkich jest szczególnym zaszczytem. Ja, korzystając z okazji, oczywiście pan redaktor będzie mówił o książce, będzie mówił o swoim życiu, o swoim ojcu i o tym wszystkim, co w tej książce jest ważne i istotne. Natomiast jeśli państwo pozwolicie, ja skorzystam z okazji i powiem dwa zdania na temat instytutu, któremu mam zaszczyt przewodniczyć. Ten instytut w tym roku obchodzi 20-lecie swojego istnienia i działania. Jedną z pól naszej działalności jest wydawnictwo Instytutu, które ma na swym koncie ponad 50 pozycji książkowych i 38 tomów pisma historycznego poświęconego historii wojska i walk o niepodległość. Ten nosi tytuł Grot Zeszyty Historyczne. To dzięki takim ludziom, między innymi jak pan redaktor, mamy też możliwość działania. Wszystkich bardzo serdecznie witam. Pani dyrektor, bardzo proszę. Szanowni Państwo, wśród naszych gości jest najbliższa rodzina pana Macieja Morawskiego. Bardzo dziękujemy za przybycie. Są przyjaciele zewsząd, z całej Wielkopolski. Pozwolimy sobie nie wymieniać Państwa po kolei. Zajęłoby to nam zbyt wiele czasu. Ale chciałabym powitać szczególnie panią Krystynę Czajkę, przedstawicielkę pana marszałka województwa wielkopolskiego, pana Marka Woźniaka. Chciałbym wspomnieć, że kiedy od czasu do czasu bywam w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, kiedy wchodzę do tej zasadniczej sali, tam znajduję obraz przedstawiający jednego z Morawskich, profesora Morawskiego. W tym momencie chciałem się posłużyć cytatem z książki pani Teresy Masłowskiej, pierwsze wydanie. W nawiązaniu do antenatów, rodzina Morawskich od lat przeszło 200 mogła w każdym pokoleniu chlubić się talentami swoich synów i córek. Ale Kajetan to chyba wzór najlepszy. Mógł się ubiegać o sytuacje najwyższe w kraju. Ale bieg wypadków temu nie sprzyjał i talenty, które posiadał, nie zostały w pełni wyzyskane. Zasłynął jako pisarz, a ja mu składam hołd jak najgorętszy. Twój Edward Raczyński. To znamienne słowa odnoszące się do rodu. Chciałbym prosić naszego wspaniałego gościa, bo przecież wszystko rozpoczyna się od mamy i taty, o kilka reminiscencji na temat rodziców. Reminiscencje na temat rodziców. Pan profesor troszkę mnie zaskoczył. Zacznę od tego, że moja matka, która straciła córkę, która przeżyła ze mną też, ja też przeżyłem straszne przejścia, przeżyłem powstania warszawskiego, była po wojnie pod wielkim wpływem tej klęski narodowej, jakim było powstanie warszawskie, pod wpływem tego likwidacji kwiatu polskiej młodzieży. Mówiła, że nigdy nie nadrobimy tych olbrzymich strat. Moja siostra na przykład była bardzo zdolną, początkującą poetką. Pracowała w czasie wojny w wywiadzie Armii Krajowej, a później była rączniczką pułkownika Radosława, poległa na Woli 6 bodajże sierpnia. Więc moja matka była całe życie pod
impresją pod wrażeniem tych ciężkich wojennych przejść. Dodam, że moja matka była też więziona i torturowana przez Gestapo. Co do mojego ojca, to powiem, że był człowiekiem pojednania narodowego. Zawsze podkreślam, że ma nasza matka Boska Jurkowska, nasza matka tradycyjna, nasza rodzinna. Cudowny obraz Matki Boskiej w Jurkowie jest matką boską pojednania narodowego, że trzeba przezwyciężać podziały, że trzeba braciom podawać rękę, że trzeba zapominać przeszłość, że trzeba budować mu jedność. I dlatego pod wpływem mojego ojca, już wtedy nieżyjącego, stałem się przewodniczącym w Warszawie klubu Giorgio Lapiry, nawiązałem tej wspaniałej tradycji Giorgio Lapiry, który obecnie jego beatyfikacja jest w toku. To był burmistrz Florencji, który starał się przezwyciężać podziały, starał się budować dialog ponad podziałami. Co do mojego ojca, jeszcze dodam jedną rzecz, która jest niesłychanie charakterystyczna, mianowicie, że był człowiekiem dogłębnie związanym z Francją, że był człowiekiem, który walczył całe życie w interesie Polski o Europę za francuskim sojuszem. Jan Nowak-Jeziorański. Ta książka była dedykowana Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu. Tak. Dlaczego? Dlatego, że tyle mu zawdzięczam. To był mój przyjaciel, opiekun i obrońca, który... właściwie to on, dzięki niemu stałem się z tym stałym korespondentem, etatowym korespondentem przez 27 lat, etatowym korespondentem Radia Wolna Europa w Paryżu. I on też wysoko ocenił moją pracę, wysoko ocenił zarówno moje nagrania, moje migawki do panoramy, moje wywiady. Prowadziłem setki wywiadów, między innymi z Potem Marcinem Dziewickim swojego czasu. Więc, ale równocześnie był, co może najważniejsze, był pod wielkim wrażeniem moich raportów. Uważał, że moje raporty wiele wnoszą w znajomość Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Ja dzięki swoim kontaktom, dzięki temu, że docierałem do różnych posłów, do różnych frakcji PRL, zdobywałem informacje o niesłychanie dla Wolnej Europy ważne, rewelacyjne, o walkach frakcyjnych. W listach, które pan Zielonka na pewno zna, ponieważ są przytoczone w fotokopie, znajdują się w książce Teresy Masłowskiej, podkreśla, dyrektor Nowak podkreśla, że moje raporty, moje wiadomości, moje informacje o sytuacji politycznej w PRL posłużyły mu do rozmów w Waszyngtonie naprawdę na najwyższym szczeblu, do rozmów z Brzezińskim i z innymi bardzo wysoko postawionymi osobami. Rozmowa z Kuroniem. Słucham? Rozmowa z Kuroniem. No to jest taki incydent radiowy, rzadki w historii radia. Kiedyś, już wtedy, w tych latach, kiedy już ludzie się nie bali nam odpowiadać przez telefon, kiedy się mogli już dzwonić do Polski, dzwoniłem do Warszawy, do Jacka Kuronia, by pytać go o bieżącą sytuację. Odpowiedział kilka zdań, nagle przerwał, o przyszli ci panowie. Na to trzeba zawiadomić, a na to dodał ten kubek, tak trzeba zawiadomić, kogo trzeba. I wtedy przerwała się rozmowa, w 15 minut później to nagranie znalazło się w Monachium i 20 minut później dyrektor Marek Matyński, bardzo sprawny ówczesny dyrektor Wolnej Europy, natychmiast go nadał i to zostało odnotowane jako w historii radiofonii jeden z rzadkich wypadków, kiedy aresztowano kogoś w czasie wywiadu radiowego, w czasie rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Wolnej Europy. Pan Maciej Morawski jest zawziętym zwolennikiem, jak można by powiedzieć, fanem komputera, łączności elektronicznej, wymiany listów, korespondencji i to się dzieje. Ta książka, którą widzieliście Państwo tam w holu niżej, to jest wynik przedsięwzięcia, które jest zaplanowane na 3, a może więcej tomów. Nie wiem, redaktor Zielonka za chwileczkę może to albo potwierdzić, albo Chciałbym podkreślić, że pan profesor, wielki specjalista od tych spraw wszystkich, wielki specjalista od najnowszej historii Polski, specjalista także od historii wywiadu, często do mnie pisze i jest stała wymiana, cała współpraca z panem profesorem Woźnym.
stale przysyłam jej maile, które dużo wnoszą do moich blogów, które bardzo się przyczyniają do, stawiają mi właściwe pytania. Podkreślę też, że o ile się nie mylę, to pan Bielonka lepiej wie, że jest już na internecie 4000 stron tego. 4000 stron jest na internecie i to dlaczego żeśmy zaczęli to publikować książkę? Dlatego, że historycy do mnie się zwracali, mówiąc, że na przykład chce ktoś napisać coś o pułkowniku Ugano, wie, że były jakieś zmianki, tylko nie może w tych tysiącach stron w internecie odnaleźć, gdzie były te moje zmianki o pułkowniku Ugano. Dlatego staną teraz wydanie książkowe z indeksem nazwisk. To jest dla historyków niesłychanie ważne, niesłychanie potrzebne. Tak. Pytanie. Ja chciałam spytać, czy takim normalnym, takim ludziom też pan odpowiada, jak ktoś chce się dowiedzieć? Ja najbardziej dostaję najróżniejsze listy. Do każdej chwili czekam na listę, staram się odpowiadać, jak za dużo to nie potrafię już, bo troszkę jestem stary już, ale zawsze odpowiadam na listy i staram się, z najwyższym szacunkiem odnoszę się do moich słuchaczy, przepraszam, mylę się jako radiota moich słuchaczy, a to czytelnik. Może dodam jeszcze jedną rzecz, że dlaczego zacząłem to pisać? Między innymi dlatego, że przez 25 lat pisałem tajne raporty polityczne o sytuacji w PRL-u, przedstawiające rzeczywistość PRL-u. Te raporty niestety w pewnym momencie Amerykanie spalili jako materiał szpiegowski, nie wiem dlaczego. I nie, część ocalała, dzięki tu obecnemu magistrowi Mariuszowi Kubikowi, który odnalazł część, ale małą część w Bibliotece Paryskiej Kultury, w Maison Lafitte odnalazł i on to ma i teraz to przegląda. Jedno pytanie można mieć. Jurkowo, jest tutaj młodzież z Jurkowa, ze szkoły imieniem, jest młodzież z Jurkowa ze szkoły imieniem Kajetana Morawskiego. Krzywina. Z Krzywina, ale z Jurkowa. Jurkowo. Brawo, co skurwy. Serdecznie pozdrawiam. Gdzie jestem? Ręce do góry prosimy. Ręce do góry. Brawo. Brawo Jurkowo. Brawo Jurkowo. Brawo, Krzywina. Moje kochane Krzywina. Jest sposobność, proszę Państwa, na chwileczkę, żeby Pani Dyrektor, tak? Zapraszamy pobliże naszego gościa. Są kwiaty, prosimy. Wejdźcie Państwo. Kościół to jest natura. W 1946 roku złożył maturę. W styczniu, bardzo ważne lata. Kiedyś ukazała się książka poznańskiego dziennikarza, nazwiska to nie wymienia. Pod tytułem Jaśnie oświecenie i ciemniacy. Ta książka miała taki tytuł, w której napisano, że w 1945 roku, w październiku, nad Jurkowo naleciał wielki samolot wojskowy amerykański. Do tego amerykańskiego samolotu wsiedli o północy pani Morawska z synem Maciejem. Ojciec był wtedy we Francji. I że po prostu przerzucono ich przez granicę. Jak było z tym przerzutem? To była wersja wymyślona przez UP. To była rana tej potężnej akcji dezinformacyjnej. Oni starali się zniszczyć nas, zdestabilizować akcją dezinformacyjną i rozpuszczali tego rodzaju informacje. Rzeczywistość była zupełnie inna. Do najbliższych przyjaciół mojej matki należał minister odbudowy w rządzie premiera Osóbki Morawskiego, Kaczorowski, Michał Kaczorowski, który święcie wierzył, że Stalin pozwoli Polsce jakoś żyć, że Polska będzie oknem wystawowym Związku Radzieckiego na cały świat, że będzie lepsze życie niż w innych krajach Związku Radzieckiego. Otóż minister Kaczorowski, który widział, że moja matka jest ciężko chora nerwowo, załatwił jej paszport do męża, mimo że jej mąż był emigrantem. Minister Modelski powiedział, a zarębinie, dałem tej Morawskiej tam. A ja się znalazłem po prostu na paszporcie matki. Wtedy, kiedy wystawiano ten paszport, nie miałem jeszcze 17 lat. Potem zresztą były pewne trudności na granicy, bośmy wyjechali z dwumiesięcznym opóźnieniem i
na granicy w Niemczech straż amerykańska się czepiała, że jak to jest, to masz podci matki, a masz 17 lat, no ale jakoś nas szczęśliwie przepuścili. Więc tyle powiedzieć, że te wszelkie bajki, że nas jakiś samolot wywiadł, były nieprawdziwe. No nam wyjaśnię, jak zawsze to podkreślam, że gdy wyjechałem do Francji, miałem nadzieję, że wrócę do Polski. Moi przyjaciele w Kościanie, przecież Kościan wtedy był, jak pan redaktor Zielonka najlepiej wie, a Kostką wyspą na Morzu Czerwonym. Sekretarzem Polskiej Partii Robotniczej była Kowiec, sekretarzem PBS-u był Boryczko, mój wielki przyjaciel, starostą był narodowiec w Fiszbach. Mieliśmy nadzieję, że uda się utrzymać ten taki właśnie system, a niestety miałem zamiar wrócić w 1948 roku po skończeniu studiów. We Francji miałem zamiar wrócić do Polski, jednak w 1948 roku od ministra Kaczorowskiego, od naszej przyjaciółki, która zresztą była członkiem komitka C, Doroty Kuszyńskiej, od innych osób zaczęły nadchodzić listę. Teraz z tym powrotem uważajcie, bo coś idzie w zupełnie innym kierunku. Zaczynają się jakieś bardzo srogie czasy. No i nie wróciliśmy. Bo powiem, że jeszcze w 1947 roku przyjechał do nas najbliższy przyjaciel mojego ojca, wówczas dyrektor Departamentu Zachodniego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie, Tadeusz Chromecki. Chromecki mówił do mojego ojca i do mnie: słuchaj, co ta migracja, to nie ma sensu, ja, niech twój syn skończy studia, ja mu za 3-4 lata dam posadę w MSZ-cie. Ojciec mówił: Tadeuszu, ty się łudzisz, to się wszystko bardzo źle skończy, ja dobrze znam Rosjan. I rzeczywiście kilka lat później najpierw wyjeżdżał z MSZ-u, kilka lat później był aresztowany Chromecki, siedział 8 lat w więzieniu i po wyjściu z więzienia nie wiadomo, czy umarł, czy popełnił samobójstwo. Proszę Państwa, wielce skomplikowane losy rodziny Morawskich, ale także wielu, wielu innych rodzin wtedy, w tamtym czasie. Na chwilę tylko przerwę ten wątek, żeby Państwu powiedzieć, że na sali jest obecna córka pana Natalia. Jest wnuczka i panie z najbliższej rodziny pana Morawskiego. Serdecznie Radosnie witamy. Proszę Państwa, dla młodszego pokolenia wypada tylko przypomnieć historycznie, że od 1948 roku, czyli od Narady Biura Politycznego Narodzin Biura Informacyjnego, rozpoczyna się najbardziej ponury czas w dziejach tamtej Polski, czyli tej komunistycznej, bo potem była socjalistyczna, potem była Polska rozwiniętego socjalizmu, jak wiemy. I wtedy to wielu ludzi zapłaciło ciężką karą za to, że wrócili do Polski. Tak ciężko zapłacili oficerowie września 1939 roku, oficerowie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, których masowo zwalniano z ludowego wojska, choć nie było takiego wojska, bo nie ma takiego rozkazu, że było ludowe wojsko. Masowo ich zwalniano i wtrącano do więzień. Wielu z nich z tych więzień dopiero wyszło po jesieni 1956 roku, a niektórzy nawet w 1957 roku. I proszę Państwa, ten dylemat powrotu do kraju chciałbym tutaj przypomnieć słowa ojca naszego wspaniałego gościa Kajetana Morawskiego, który tak pisał w książce Tamten brzeg. Więc nie wrócimy, póki tylko stąd możemy swobodnie upominać się dla ziemi, o którą nie graliśmy w kości, o którą milion padł w bitwach, o jasne prawdy, o zbożne wolności. Więc myślę, że te słowa zapisane wierszem w tej książce tłumaczą to, co się wtedy wydarzyło.
ojciec naszego wspaniałego gościa nie mógł wrócić, ale jeszcze raz powtórzę, że dzisiejsze, że te spotkania, te powroty pana Macieja i ten dzisiejszy powrót tutaj do Wielkopolski, do Poznania, do Biblioteki Raczyńskich jest zamknięciem koła historii, które na pewno wielu z nas również odczuło. Ja bym chciał prosić naszego gościa o krótką reminiscencję na temat, jak ojciec te elementy interpretował. One znajdują odzwierciedlenie w tej korespondencji, która będzie i w tym tomie jest przywoływana, ale będzie także w kolejnych tomach przywoływana. Chciałem Państwu donieść, że wielkie wydarzenie nastąpi. Niedługo ukażą się raporty dyplomatyczne mojego ojca, który 25 lat był ambasadorem Kolei Polskiej, ambasadorem rządu londyńskiego, czy też kierownik później Zjednoczenia Narodowego w Paryżu. I te raporty co dwa tygodnie, za dwa razy w tygodniu są raporty do sytuacyjne, o nastrojach emigracji, o walce emigracyjnej, o kontaktach z innymi emigracjami, o rozmowach z De Gaulle'em, o kontaktach z Francuzami. Te raporty zostaną prawdopodobnie staraniem profesora Rafała Chabierskiego opublikowane. Ale co do stanowiska mojego ojca, to który był człowiekiem niesłychanie otwartym, człowiekiem zgody narodowej, który uważał, że nie trzeba nikogo potępiać, że powiem, jak on tłumaczył kiedyś ludziom, którzy go namawiali do powrotu, powiedział tak, już w Algierze kiedyś do mnie przyszedł bardzo sympatyczny, zresztą ambasador radziecki Bogomołow. I powiedział mi, panie Wraski, pan postawił na przegraną kartę. Niech pan wraca do Polski, niech pan się porozumie z Lublinem, przecież my zapewnimy panu stanowiska. No, ojciec mu powiedział, panie ambasadorze, ja tych waszych Polaków bynajmniej nie cenię. A na co ambasador powiedział rzecz, która w moich oczach mojego ojca rozumuje straszna. Powiedział, panie Wraski, jak się pan z nami dogada, to oni się w ogóle nie liczą. To jest komentarz znaczący do tego, co się działo wtedy. Zanim przejdziemy do dalszej części, głos dla redaktora Zielonki. Tak, ja będę nawoływał do ściągał redaktora Morawskiego na ziemię kościańską i do Wielkopolski. Czyli ja nie słyszę. Będę ściągał redaktora Morawskiego na ziemię kościańską i do Wielkopolski. Redaktor Morawski zdaje w Kościanie maturę. Zostało odnalezione po latach jego oryginalne świadectwo z dopiskiem oficera bezpieki pod tytułem ciekawe tylko to widzę było napisane jakoś jak widelec widzę, widziałem, bo oglądane. Stopień redaktora Morawskiego w Liceum Kościańskim, które było elitarnym liceum, które wydało kilkunastu rektorów, zresztą także między innymi rektora Uniwersytetu Poznańskiego, Krakowskiego i tak dalej. To byli wybitni wtedy nasi profesorowie. I redaktor Morawski miał same jedynki wtedy stawiono jako bardzo dobry, odwrotna kolejność była. Jedyne co miał dostateczny, to muszę Państwu zdradzić, nie obrazi się redaktora, z czego był dostateczny? Francuski. Z języka francuskiego. Jest Kościan, mówiliśmy o Kościanie. Jeżeli... Na jest noc, czy telefon? Jeżeli profesor pozwoli, to teraz bym prosił Kościan, ponieważ Krzywin już był, jest chyba z nami na sali z Kościana pan burmistrz, pan przewodniczący z miasta Kościana, z gminy Kościan, pewno to jest cała ekipa. Jest pani dyrektor, jest przewodnicząca naszego stowarzyszenia absolwentów. Bardzo. Tak. To jeżeli Państwo chcielibyście zająć w tej chwili trochę głosu, to bardzo prosimy. Witam Kościeliaków. Najpiękniejszy czas. Różni ludzie przekazywali nam informacje. Wie pani, kiedyś taki byłem zaangażowany jako kontrolerem informacyjny, bo Nowak już pracowałem od dawna na Wolnej Europie jako freelancer i dostarczałem raportu o sytuacji w Polsce, które Nowaka zainteresowały i zaangażował mnie na stałego etatowego korespondenta informacyjnego w Warszawie. Na czym rzecz polegała, że kiedyś mieliśmy takie posiedzenie, taki kurs dla
korespondentów informacyjnych w Niemczech i jakiś Anglik, który był korespondentem prasy brytyjskiej w czasach hitlerowskich. W roku 1936 powiedział rzecz, która bardzo mi utkwiła w pamięci, powiedział, słuchajcie, najlepsze informacje to nie otrzymywaliśmy od opozycji, tylko od skłóconych frakcji partii hitlerowskiej. Jedni nadawali na drugich. W Polsce też tak było. Mam wrażenie, że pewne informacje podsuwali nam sami ludzie z PZPR-u, żeby zaszkodzić innym ludziom z PZPR-u. Poza tym miałem masę kluczowych kontaktów, takich jak Konstancja Ubiejski, którzy w tajemnicy nam dostarczali ciekawe informacje. Są poseł Niewicki, który też ciekawe informacje nam przekazywał dotyczące odbioru naszego radia. Dla nas bardzo ważne było wiedzieć, że nasze radio takie zrobione, cenione, jak ludzie reagują na nasze poszczególne audycje. Myślę, że mógłbym tutaj dorzucić jeszcze uzupełnienie, ponieważ mój ojciec urodził się w Jurkowie, potem mieszkał w Resznie i pamiętam ten czas z nasłuchu wolnej Europy, kiedy maszerowaliśmy do szkoły, zawsze mieliśmy ostrzeżenie, tylko nie mów, jak będą nauczyciele pytali się, czego słuchają rodzice. A potem już, kiedy byliśmy znacznie starsi, kiedy już chodziliśmy do wyższych szkół, ojciec zawsze mówił, tego pana Macieja Morawskiego to znam. On mi oczywiście wtedy nie mówił jeszcze dlaczego, skąd, ale że jego zna. Czyli takie były również kulisy odbioru tego ustawicznie zagłuszanego Radia Wolna Europa. Pamiętam przecież w czasie wakacji, panie profesorze, przepraszam, ale... Ale muszę to dopowiedzieć. Ale to będzie płynca już. Młodzież wyciąguje 45 minut. Bardzo proszę. Ostatnie słowo. Proszę Państwa, w kontekście Radia Wolna Europa, pamiętam te zrzuty samolotów, złotych pasków, które lądowały na pola i lasy. To była również jedna z metod zakłócania, nie mówiąc o elektrowniach, które traciły cenną moc na zakłócanie tej radiostacji.